wielu harcerzy i zuchów z chówca ZHP imienia Szarych Szeregów, żołnierze 23. Śląskiego Pułku Artylerii, a także przedstawiciele władz miasta i powiatu po raz kolejny spotkali się pod symboliczną kotwicą, by uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Uroczysty apel harcerski z asystą kompanii honorowej 23. Śląskiego Pułku Artylerii odbył się w związku z obchodzonym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Spotykając się dziś w tym symbolicznym dla nas miejscu, możemy uczcić pamięć tych, którzy dla wolnej Polski poświęcili wszystko, a którzy mieli na zawsze zostać wymazani ze zbiorowej pamięci narodu. Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto państwowe upamiętniające uczestników antykomunistycznego podziemia, którzy w 1945 roku nie zaprzestali działalności. Datę święta wybrano nieprzypadkowo. 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu straceni zostali członkowie 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W tym roku dzień ten obchodzony jest po raz 9. Zaczynamy powolutku zdawać sobie sprawę z tego, że być może uda się odkłamać historię. Ale to wszystko, prawie wszystko, zależy od młodych ludzi, którzy po nas przyjdą. Dlatego tak niezmiernie cieszy nas fakt, że jesteście tutaj z nami. W ramach uroczystości tradycyjnie odczytano apel poległych. Żołnierze oddali salwę honorową, a pod symbolem Polski Walczącej złożono wiązanki kwiatów.